Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Railroad'a. I dzisiaj sobie kontynuujemy naszą rozgrywkę w trybie bodajże nieskończonym. Na mapie Prani. Znaczy, no, tryb nieskończony. On się kończy wtedy, jak będzie wypadek, i wtedy trzeba sobie wczytać. Może tak chciałem powiedzieć. Teraz tak. Jeśli mogli sobie wziąć jakieś kontrakty, ale mamy już limit. Można przejść do aktywnych kontraktów. I mamy coś takiego jak pociągi towarowe. No dobrze, i tu mamy na przykład ukończone, tak? Czyli z tego, co ja rozumiem, a nie, to odrzuć. No dobra, 3 na 3 ukończone. Jest 10:50. Może trzeba im jeszcze dać trochę czasu. Dobrze, tu mamy platformę, ale my czekamy na zajezdnię. Rozkładem. Co mamy? Automatyczny. Automatyczny semafor. A to już my się z tym spotkaliśmy, tak? Auto odwracania pociągu, a tutaj co jest? Limit stacji sobie zwiększymy. To jest ręczny. Jeszcze nie, to ja. Ci z miasta pociągu. Namierzacz to nie pociągowy. Alarm o hamowaniu, o zatrzymaniu, o przyjeździe. To by było fajne, ale to nie, dobra. Okej. Okej, no dobra. Nie przedłużajmy więc więcej. Jeszcze zobaczymy, o co chodzi z tymi kontraktami. A, ja tu się zmieniłem. O, przepraszam, drodzy Państwo, to chwilowe cięcie, ale... Ja musiałem na jakiś czas odejść. My jedziemy na bubny 2. Czyli dobrze, tu podajemy i wjeżdżamy tam. Okej. Teraz jak to było z tym obrotem, albo mamy drugi cykl dopiero.
No tak, i te cykle tutaj, z tego co pamiętam, dotrwają 60. A. Mi się przypomniało. Musimy się dorobić w końcu tej zajezdni. Odwróć. I ruszaj. A my czekamy, aż się ten cykl. I've done it. Oh, just wait until you see this. It's going to blow you away. You building that track gave me just the idea. Oh, who's this? A private number. I nasz obrót operacyjny spadł. Hello? Oh, Minister Milos. Sorry, ex-minister. It's been some time. Oh. Ej, widzę dwa. Yes? Na czwórkę? Oh. Op. Well, I... Ja nie rozumiem jeszcze za bardzo, okay, yes. O co im tam chodzi. Certainly. I'll be in contact soon. Well, that was unexpected. Oh, it was nothing. Nothing really. No, to jest ten towar na doki, tak? Tak. Ech, towar na doki, to na doki. O, a nas już stać w końcu na... naszą zajezdnię. To moje pytanie jest takie. Właśnie. Tutaj nie jestem w stanie poprowadzić toru. I stąd też. To może być pewien problem, ale tu na przykład możemy sobie zrobić. A to znowuż upchane wszystko w jednym miejscu. Więc ten drugi tor będzie szedł tutaj. Zajezdnia dużo, ten. Make sure to choose the location of this. Tu chcemy na przykład. Changing the position later means that we'll have to remove all of the trains from it. It'll be a nightmare. Dobra, to na razie tutaj zrobimy. Czekajmy, aż ten dojedzie. Zrobimy zaraz. No właśnie, i dokończymy sobie nasz tor. Pięknie, zostaliśmy z niczym. No, poczekaj. Masz jechać na Davidze. Weź się zawróć. No właśnie. Okej. No dobrze. My nic nie mamy w tej zajezdni. Co ja mogę teraz robić z tą zajezdnią? Panie kontrakty, bo ja mam tutaj zajezdnię, no? Na kierunku by zaczną pojawiać się w dostępnych kontraktach. My mamy takie, nie? Na tą bubny. Na razie mamy limit, tak? No dobrze.
To jest ukończone, mamy 3 na 3 pociągi. I co teraz? Jeszcze kiedyś przyjadą, czy jak to wygląda? Nie za bardzo. Czego ja mam się spodziewać, nie? Ja ty jedziesz na bubny dwa. No i super. What you call two trains that are connected? A tutu train. Okej. No dobra. I to coś się zmieniło, nie? Dalej jest 3 na 3. Nie mamy jeszcze żadnych kar za odrzucenie, nie? Tych towarowych. W sumie szczerze. A to mi się za nic w świecie nie opłacało, nie? Ten jedzie tylko do bubny. A, na dwójeczkę. Okej. Ty sobie tu pojedziesz i potem na czwórkę. I pięknie. Tworzone automatycznie. No to super. Na razie sobie przyspieszmy czas. I ty lecisz na czwórkę. No właśnie, ten też jedzie do tego Masarska, nie? Nie, dobrze. I się weź i najpierw się odwróć. No to się tak nie uda, nie? Sobie możecie tak jechać. Wy sobie możecie tak jechać. Brak funduszy. Dobra, ten tam sobie zaraz dojedzie. Uh-oh. Looks like that train was late. Late trains give us a penalty, and we don't earn any experience points for it. Better make sure that doesn't happen again. Ach, niemożliwe. Za minutę 400? Łączenie, dobrze. A foręczny. Na 1000 sznać jasny by ich trafił. Tak, proszę, ja mogę tam mu podać, ale to nie może.
Dobra. Tysiąc sześćset, no właśnie. Nie o to mi chodziło, nie? Czemu tak? Serio? Dobrze, tylko że ja muszę jeszcze gdzieś... Weź mi tego. I staw na razie tu. Naprawdę, teraz to ja, żebym się wkopał. Teraz to ja, żebym się wkopał, nieźle. Teraz ty się odwrócisz. Ja to tutaj zrobię. Spokojnie, jeszcze będą mieli dzisiaj zegarku, a nie. O której masz stąd? 11:29 ci się przepisało, tak? Teraz przychodzi taki moment, że tu możemy zrobić tak i tak. Ten jeszcze musi chwileczkę poczekać. Ja rozumiem, że ty stoisz, ale ten wjeżdża. I ty tam sobie jedź. Well, that was quite the meeting. Minister Milos came to pay me a visit. He was the one on the phone earlier. He heard about my invention. Maybe I was being loud in the office. I don't know. He wants it from me. He hasn't changed much since I last met him. He's got the same eyes. He offered me money, but I refused. I told him there's no way I'm giving it to him. But he did not look happy. No, to jest ten moment, kiedy ten musi tam jechać na tą dwójkę, tak? Ty na tej wicy jedziesz jeden, czyli na górę. A ty, a jeszcze ty nie wiesz. Nie, ten pojedzie na górę, bo ten jedzie w dół, nie? Okej. Tak zrobimy. Tak, jedź, jedź. No i ty tam sobie możesz na spokojnie w górę jechać, wiesz?
No jak zwykle nie mogę tego ammo odwrócić, nie? No co na Davidce jadę? O. Ty lecisz to. No już mi tam nic z tym. Jeszcze 1600. Dobra, no niech będzie. Trochę słabo wyszła ta średnia prędkość, no ale co poradzimy. Tak, i teraz nie mam żadnego przyjazdu, tamten pojechał. Ten z dwójki też pojechał. Teraz ja mogę wziąć sobie jeszcze jeden. No, czemu mi się wydaje, że ta staje w złym miejscu? No nie, to jest za daleko od stacji. Czyli to już stoisz, to jest lepszy. Okej. Ten tu jest to, co na bubny jedzie. Syrak i bubny. To jest 60, tu 80. Jeszcze ten na bubny. Seems like things are starting to get a little crowded. Let's try dispatching this trial train to one of our underused platforms. Ten byłby najbardziej racjonalny, nie? Okej. Okay. 25. Teraz patrzcie, robimy te. Pod bada. Jest pod bada. To nie, to nie, to nie. Kończę pod bada. O nie, Radastans Micha. Pod bada. O matko, święta, panie, to ja tutaj to ja nie dojadę, uhu, czasu. Oś pan myślisz. Odrzuć, nie ma takich szans. Ja tam na Masaraka, wierzę. Niestety, panie, musisz sekundkę poczekać. No i to musimy jeszcze ten semafor zwrócić. Remember that invention I mentioned before? Okay. Well, to make it, I need some special experience points. Red ones. The only way to sobie tam jedziesz is by fulfilling specific contracts. I thought we could do it together, and I'll show you the ropes. I'll let you choose what type of contract we want to fulfill first. Either one-time freight train contracts or one-time intercity ones. It's on celu, czyli w tym, a, sarysku, tak? But they're a little complicated for now.
The contract will be one time only. If we dispatch it on time, we'll get a red point. So, what would you like to do? Einstein, czy szybki chodź. Great choice. I'll go ahead and unlock those for you. Now, all you need to do is find a czyli odblokowałem jednorazowe. Easy enough. You can distinguish it through the red arrow near the contract number. Make sure to decline some of your current contracts to get some new ones offered. Let's get these red points, and let's get this invention built. Przenieść tu? To chodzi? I temu jak to usunę, mogę wybudować tutaj tor. Co, już nie ma tego kontraktu? To niedobrze. Nie, no bo on jedzie do Masarska i potem sobie wjedzie do tej mojej zajezdni, tak? Chodź. No wiecie co? Wtedy... Ja nie chcę toru. Chcę wziąć tam zajezdnię, przesunąć ją tutaj. Ten tor usunąć i zrobić go tutaj. Okej. Looks like this train is heading to a coachyard. Don't worry, we'll use it again on contracts that dispatch from its new yard. A ty do Gujany? Okej, to ciebie już tam można puścić. Tylko będziesz gotów, to jedź. No ja. Trochę za późno, wiesz, żeś... Że mi się skrapnął, już mogę? Czemu? A, bo tu nie mamy tego. Semafor. To w dobrym kierunku, proszę. O. Tutaj wciągnąłem, że zapomniałem, że trzeba odcinek kończyć. Co tutaj? A. Liczba przyjeżdżających i odjeżdżających pociągów nie jest zbalansowana. No i co mi z tego? No, to mnie na razie nie interesuje. Odrzuć. Dobra, dziękuję. Jedziesz dokąd? A, do Bubny. A do Bubny to sobie możesz jechać, wiesz pan? Proszę bardzo, jedzie. Pyk, cyk, wszystko normalnie się w czasie aż zgadza. Pięknie. No. Dobra, bo to jest nowy ten. Wysocany, a to wysocany to gdzieś tu samo właśnie. To tutaj za jeden ten segment trzeba zapłacić 8000, a ten tu 4, tu 2. Już to przecież tragedia, ale gdybym tej zajezdni nie kupił, to może... Może i bym się na to zgodził. Tego nie damy rady, panie. Najwice ma Saryck.
No też nie damy rady, bo potem będzie, że nie jest zbalansowane. No dobrze. Ej, stój ty. Odwróć. Tego już oczywiście odwrócić nie mogę, bo nie wiadomo, co się z nim dzieje. Oświadomić, no wiesz co, panie, że ty hamujesz. No się nie odwróciłeś, wiesz? I ty będziesz jechał tam prosto. Wow, it's raining money. You're doing great. A, bo ty jeszcze na dowolny jedziesz? No to pojedziesz w dół na czwórkę. Pojedziesz do zajezdu. Wilson. Jest Wilson. Na dole. Wiesz, przejść kawał jazdy. Z doków zatrzymuje się w bubny i jedzie do doków. Co panie? Możemy tak zrobić. Że ja sobie w bubny kupię jeszcze jeden peron. O. Może nie dać w odłączenie. A bym bardziej w coś dać. Jest to wielne. Teraz... ten pociąg. Razowy kontrakt, musisz jedynie wysłać jeden pociąg, lecz ma on określony wcześniej zdefiniowany rozkład jazd. Huh. Jedziesz do bubny na... 4? Przewróci do Davids? O Matko Święta. Okej. W takim razie tak. Nie będzie. Ty przyjedziesz tu. Pojedziesz tu. No okej. A, bo ty nie wiesz, co masz zrobić ze sobą, to idzie to za jest. A ty się tym towarem odwróć. I czekaj do tej 12.42. A, bo ty jeszcze do doków jakiś to ode mnie. Ciekawe, ciekawe. Nie spodziewałem się tego. A z tejże ruszę. Na pewno o to mi chodziło. I can't believe it. It's all over the news. Ex-minister Milos has just bought PRG Logistics, our main competitor in the freight market. He's looking to drive us out of business. I just know it. That's it. We can't stand for this. I'm sending my invention over to the RBT. Nobody will intimidate us. No nie zauważyłem, że tam klucz musi się odwrócić, nie? Naprawdę? Nie. Nie będzie tego pociągu.
Ale ten będzie jak najbardziej. I mamy jakieś dwa nowe kontrakty do Libenu. Ja nie mam w Libenie nic. Ten co tylko do bubny i do doków. 12:15. Nie, to ja nie mogę czegoś takiego zrobić. A te dwa odrzucimy, bo ja tam nic nie mam. No dobrze, drodzy Państwo, ale w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.